Dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. Prawie że z pomiędzy Hagowie a nie ma tego na mapie, aczkolwiek bardzo dobrze zdaję sobie sprawę, gdzie jestem, bo zabrałem sobie Tracera 900 na jazdy testowe. Model, który sobie odebrałem z wypożyczalni Abacus i no, nie wziąłem go po to, żeby sobie stał i żeby jeździł po mieście, dlatego zabrałem go sobie na małą przejażdżkę, mały wojaż, a skoro już jesteśmy na trasie, to porozmawiam sobie o jeździ na trasie. Opowiem Wam o moich spostrzeżeniach z ostatniego wyjazdu do Niemiec do kół. Także będzie to teoretycznie będzie odcinek o tym, o różnicach pomiędzy tym, jak się jeździ w Polsce, a jak się jeździ w Niemczech, jak się w ogóle, jak wygląda jazda w Niemczech. Ale wydaje mi się, że bardziej to będzie jednak coś na zasadzie oczekiwania kontra rzeczywistość. Zatem co, no standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszam. Dobra, zabrałem sobie ten sprzęcior na trasę, zobaczę jak sobie będzie radzić. Powiem Wam, że kurde, zachwyca mnie swoim spalaniem. No 5,5 litra na setę chwilówki przy 140 i nawet powyżej kilometrów to robi robotę. No i co? To 140 km na godzinę to nie jest żadna przypadkowa wartość, bo jak wszyscy sobie zdają sprawę, mam nadzieję, że wszyscy sobie zdają sprawę, to 140 km na godzinę to jest maks, jakim możemy sobie polecieć na naszych polskich autostradach. A jak zapewne wszyscy zdają sobie sprawę jeszcze lepiej, to w Niemczech nie obowiązują nas żadne limity. Nie, no obowiązują. Obowiązują i co gorsza, obowiązują nas jeszcze zdecydowanie bardziej niż te limity w Polsce. Oczywiście jedne i drugie są karalne, ale spójrzmy prawdzie w oczy i umówmy się, że na mandaty w złotówkach, które stać nas trochę bardziej niż na te w euro. A niestety te z euro mogą nas ścignąć. Aczkolwiek no wiadomo, że tam się punkty inaczej liczy i u nas się inaczej liczy i że generalnie w Niemczech no trzeba się bardziej pilnować tych przepisów, żeby nie dostać punktów, bo raz, że możesz mieć ich zdecydowanie mniej, dwa, że one zdecydowanie dłużej zostają na koncie, no można powiedzieć, że tam utrata prawka jest zdecydowanie bardziej dotkliwa. Zdecydowanie więcej na ten temat powiedział Ku w jednym ze swoich odcinków na temat tego, jakie przepisy obowiązują w Niemczech. Także jeżeli ktoś tam wyjeżdża, to radziłbym się zapoznać, bo jest tam dużo ciekawostek a propos właśnie tego, że no, warto trzymać te odstępy między samochodami, bo potrafią również mierzyć odstępy między autami i na podstawie tego, jeśli jesteś za blisko, to dostajesz mandat za niedostosowanie bezpiecznej odległości do poprzedzającego pojazdu. No i tam generalnie też, tak jak Wam zacząłem mówić, no, mandaty w euro troszeczkę bardziej bolą. No i my żeśmy sobie tam ostatnio pojechali. Pojechaliśmy sobie tam ostatnio w odwiedziny do Ku. Zabraliśmy również za Bakusa, zabraliśmy sobie wtedy Citroena Kaktusa i pojechaliśmy sobie w odwiedziny z rewizytą, tak? Powiem Wam, że do tej pory zawsze było mniej więcej w ten sposób, że jednak to przez Polskę jechało się dłużej, a przez Niemcy przelatowało się jakoś tak szybciutko. Do tego też dużo się mówi o tej kulturze na drodze. O tym, że u nas to jest tak w ogóle strasznie beznadziejnie, a tam w Niemczech to jest w ogóle no, kolorowo i w ogóle. Także zderzenie rzeczywistości z oczekiwaniami było w tym przypadku dosyć bolesne. I oczywiście ja tutaj się nie odnoszę do całokształtu jeżdżenia po Niemczech, bo jeździliśmy tylko po kilku landach. Dobijaliśmy się z Wrocławia na Dresden i stamtąd żeśmy lecieli sobie dalej na Passawę i Passau, czy jak się tam mówi, w każdym razie na Bawarię. I tu od razu Wam wtrącę, że po Bawarii nie jeździ wcale tak dużo Bawarek, czyli w sensie BMW. Co no, trochę mnie zdziwiło, Wiza również trochę zdziwiło, no, ale tak jest, że to nie jest tak, że jedziesz sobie na Bawarię i nagle potykasz się o BMW. W każdym razie przylecieliśmy sobie po tych Niemczech, no jakieś 500 km, lekko,
czy więcej, no tak z 500 km załóżmy, że 500 to przez Niemcy, czy coś koło tego. Lecieliśmy sobie raz za dnia, jak lecieliśmy do Kubajkera, a jak wracaliśmy, to leciałem sobie w nocy, bo stwierdziłem, że no lepiej mi się będzie jechało jednak w nocy, za dnia jednak dużo tych samochodów było i sporo się tam działo na tej drodze, sporo objazdów porobiono, znaczy objazdów, no zwolnień na drodze w wyniku prac jakichś, które tam prowadzili. No i oczywiście tam jeszcze sporo, że się platali sobie już z Kubajkerem, jego samochodem po okolicach, bo tam i w Alpy sobie polecieliśmy i tam na różne dziwne miejsca żeśmy sobie pojechali, czyli do Austrii i tak dalej, więc no troszeczkę żeśmy tam zjeździli, tych kilometrów żeśmy tam narobili w tych klimatach właśnie niemieckich autostrad i dróżek. I teraz to, co na pewno się zgadza z tym, o czym wszyscy słyszymy, to to, że stan dróg w Niemczech jest zdecydowanie lepszy. Można powiedzieć, że taki standard, jak tutaj mamy na drodze krajowej, to tam obowiązuje na wsi. I to jest po prostu tak, że jedziecie sobie przez jakieś wiejskie tereny górskie, gdzie po lewej macie pola, po prawej macie pastwiska, a przed sobą las. I gdzieś tam jest jakaś mieścinka, która no, uchodzi za wieś. I tamte drogi wyglądają mniej więcej tak jak ta tutaj, nie? Po prostu są w idealnym stanie, są gładkie, płaściutkie, obrysowane, oznakowane, wszystko tam jest po prostu pięknie. To, że u nas wjeżdżamy sobie z jakiejkolwiek drogi krajowej, to już świadczy na przykład sam fakt, że mamy łaty na łacie, dziurę na dziurze, a im bardziej wjeżdżamy w niższą klasę odśnieżania, tak jak ja się zawsze to śmieję, że mam drogi 14 kategorii odśnieżania, to im ta kategoria odśnieżania jest niższa, tym, proszę ja was, te drogi są bardziej dziurawe. Tam się z tym nie spotkałem, bo właśnie dla mnie coś niesamowitego, że tam żeśmy sobie latali na tych motocyklach po wioskach, po tych krętych, fajnych dróżkach i generalnie no było czasami coś na tej drodze, jakieś mirabelki rozgnite, albo jakieś liście, albo jakieś pozostałości po wyjeżdżających tam traktorów z pola. No ale to u nas jest pod tym względem zdecydowanie, wydaje mi się, gorzej na tych wiejskich dróżkach. Więc pod tym względem to było to coś, co mnie zachwyciło i co w żaden sposób mnie nie rozczarowało. Natomiast to, co bolało strasznie, to to, co tam się dzieje na tych szybkostradach. I o tym za chwilę. No dobra, i co mam teraz tutaj na myśli, mówiąc, że kurde, na autostradach jest zdecydowanie gorzej? Ano dlatego, że no, szybciej nam się przyleciało przez Polskę, jak przez Niemcy. I tak jak wam mówiłem na początku, to może nie być wymierny opis mojej strony, aczkolwiek tak to się zakodowało w mojej pamięci. Tak to zapamiętałem, miałem z tego dużo śmiechu podczas drogi, zresztą nie tylko ja i za każdym razem, kiedy ktoś się mnie pyta o to, to co mam do powiedzenia, to to, że przez Polskę leciało mi się lepiej i przez Polskę przeciąłem szybciej niż przez Niemcy. Wynikało to głównie z tego, że tak jak wam mówiłem na początku, mandaty w Euro bolą bardziej, więc no, tam się jeździ przepisowo. Zresztą tam nawet Niemcy jeżdżą przepisowo, do tego stopnia jeżdżą tam Niemcy przepisowo i do tego stopnia moim zdaniem jeżdżą tam flegmatycznie, że nawet jeżeli jedzie sobie taki człowiek za ciężarówką po drodze, na której może jechać setkę, to będzie jechać za tą ciężarówką 80 na godzinę i pomimo tego, że ma gdzie, ma jak, to i tak nie wyprzedza. No, ludziom się może mniej śpieszy, nie wiem. Może to bardziej lokalsi, też nie wiem. W każdym razie zauważyliśmy to bardzo szybko z Wizem, że no nie wiem, może tam nie nauczyli ich na kursie wyprzedzania i wyprzedzają się tylko, wybijają się tylko na autostradach. Natomiast na takich tego typu drogach to się nie wyprzedają, bo się nie wiem, bo nie umią. Albo coś. Albo po prostu są tak flegmatyczni, albo jeżdżą po prostu tak ostrożnie, albo po prostu im się nie śpieszy, nie wnikam. W każdym razie rzuciło się to w oczy, że badamy sobie na dróżkę i nagle wszyscy jadą 80 km na godzinę. Z drugiej strony, jeżeli ty jedziesz 80 km na godzinę, bo na przykład nie czujesz się swobodnie na tej drodze, jest dla ciebie nowa, tak jak ja tam wpadałem na niektóre odcinki leśnych, górskich tras, wąsko, zakrętów nie znam, nawigacja mówi mi, że w ogóle nie wie, co się dzieje, więc nie bardzo mam odniesienie do tego, jak mocny będzie następny zakręt. No jestem w obcym sobie miejscu, po raz pierwszy pokonuję tą sekcję zakrętów. I jadę po prostu wolniej niż tam można,
I oczywiście mam na dupie typa, który no, wie lepiej, umie szybciej i mnie spycha. Ale nie wyprzedzi, tylko siedzi mi na dupie. No powiem wam, że troszeczkę takie spory rozjazd takich powiedziałbym skrajnie dziwnych różnych zachowań, tak? Bo spoko, jesteś szybszy, wyprzedź, nie wyprzedzisz, będziesz jechać na mnie i będziesz mnie spychać z drogi, wiedząc, że ja szybciej nie pojadę. No trochę głupiej i tak dalej. To też a propos tego całego stwierdzenia, że jest zdecydowanie wyższa kultura jazdy. No nie jest, po prostu nie jest. Ludzie też podjeżdżają, też blokują lewy pas. Bardzo dużo było przypadków, w którym ktoś po prostu wyjechał nam z szczapy skrzyżowania. Jedziemy sobie tak jak tutaj teraz. Ograniczenie jest do 100 km na godzinę, więc lecimy setę. I nagle istotnie zowąd stoi sobie samochód i no, klasyczna sytuacja. Zdążę, chyba nie zdążę. Nie, jednak chyba bym zdążył, to jakbym zdążył, to bym wyjechał teraz. I w hebel. Strasznie czegoś takiego nie lubię i wydawało mi się, że w kraju, w którym jest taka wysoka kultura jazdy, no i tak się dba o to bezpieczeństwo, zachowanie odstępów i tak dalej, to że takich sytuacji nie będzie, a tutaj to po prostu no, niczym się to nie różniło od tego, co u nas. Czyli po prostu ludzie potrafią wyjechać w ostatnim momencie, prosto przed maskę, czy to ciężarówka, czy to ciągnik, czy cokolwiek, no po prostu ci wyjedzie i koniec, tak, i cześć. Możesz się później na niego powydzierać i tyle. Też z tego, co mówił, dochodzi również do jakichś tam warknięć i wymiany jakichś tam gestów, aczkolwiek ciekawostka jest taka, że tam takie wymiany gestami mogą zakończyć się pozwem w sądzie, nie? Także to, stan dróg rewelacyjny, ale wynika to z tego, że tam dużo robią te drogi i to też był prawdopodobnie jeden z tych czynników, dla którego przed nim przejechaliśmy dłużej. Po prostu tam cały czas były ograniczenia. Kojarzycie to uczucie, kiedy jedziecie sobie, nie wiem, Warszawa-Poznań, czy Poznań-Szczecin, czy w ogóle Kraków-Wrocław, czy na jakiejkolwiek innej drodze, która jest tam płatnym odcinkiem autostrady i nagle gdzieś tam jest korek, który ma x10 kilometrów, tylko dlatego, że gdzieś tam coś robią, jest zwężka, jest ruch puszczony i jedziecie się wkurzacie, że ja pierdzielę, ja za to płacę? Ja płacę za tą autostradę, a oni mi tutaj robią, ja nie mogę pojechać 140? No to moi drodzy, wyobraźcie sobie, że takich momentów w Niemczech mieliśmy masę. Na tym dystansie 500 km to w zasadzie, nie wiem, no, 1/5 trasy pokonywaliśmy przez place budowy na autostradzie, gdzie ograniczenie to skakało pomiędzy 80 a nawet 60 km na godzinę. I wszyscy jechali te 60 km na godzinę. I wszyscy jechali te 80. Jedziecie sobie przez te Niemcy, macie zaprogramowane tam 110, 130, 120, 90, wiadomo, 80 i tak dalej. I po prostu tam też jest coś takiego, że się jedzie tam parę tych kilometrów szybciej, no ale to tam utrzymasz 8 km szybciej, to niektórzy 10, a i to wiadomo, też ich bardziej stać, no to tam dzida w ogóle wywalone na wszystko i na wszystkich i po prostu zapierdzielają, tak samo jak zresztą niektórzy u nas, nie, że tu jedziesz sobie 140, myślisz, że jesteś spoko, bo jedziesz tyle, ile można, a tu cię spycha gościu, bo ma na pacy 200, bo go stać, nie? To tam też są takie sytuacje. Mówiło się sporo na temat tego, że jak jest tam jakieś ograniczenie prędkości, to wszyscy tego ograniczenia przestrzegają i wydawać by się mogło, że wjeżdżasz sobie w takie Niemcy i jeżeli nie wiesz, ile możesz jechać na danym odcinku, to jedziesz tyle, ile jadą inni, bo oni przecież przestrzegają tak strasznie przepisów, a tu się nagle okazuje, że gucio prawda, bo tam też dużo ludzi ma wywalone i pomimo tego, że jest ograniczenie do 130 widoczne, jak było, to napieprzają sobie 200, nie? Także no tak jak wam mówię, znowu wam powtórzę, asfalty świetne, nie przestrzegają przepisów tak jak u nas, chamstwo na drodze się zdarza, a na autostradach jest po prostu jakaś masakra. Jeszcze w drogę w jedną stronę, gdyśmy jechaliśmy do kół, mijaliśmy po prostu taki korek, jeden, drugi, trzeci, że to przechodziło ludzkie pojęcie. Ja byłem w szoku, bo nawet chyba u nas w tak długim korku to w życiu nie stałem. W każdym razie tam to się jeszcze jakoś dojechało, wam powiem. No, jechaliśmy tak mniej więcej, że dojeżdżaliśmy sobie na godzinę 19, mieliśmy być na miejscu i tam teoretycznie nam się udało, a praktycznie wyszło jak wyszło. W każdym razie w drodze powrotnej
to oni sobie stwierdzili, że wytaczają ostre działa i że będą remontować po prostu każdy jeden kilometr drogi, który muszę przejechać. W związku z tym odcinków, gdzie mogę jechać sobie z prędkością no limit, gdzie i tak jechałem 150, bo było to najsensowniejsze tempo, jeśli chodzi o kompromis, spalanie, szybkość, no to było tak, nie wiem, no może ze 100 coś kilometrów. Reszta to po prostu było ograniczenie do 130, 110 i całkiem dużo ograniczeń na zasadzie 60 km na godzinę, 80 km na godzinę, gdzie po prostu, wiecie, macie drogę. To jest w ogóle dla mnie totalny abstrakt i bez sensu to całkowicie wyglądało. Sarka trochę mnie dotyka. To ile naszym drogowcom coś tam czasami zostawią po sobie jakieś, czy to pasy dziwne, czy to jakiś głupi znak, no to jednak no tam wyglądało to tak, jakby oni po prostu sobie za dnia wystawili znaki i tyle. I one zaczęły obowiązywać w nocy. I wyglądało to po prostu tak, że macie 3-4 pasy. Nie ma tam żywej duszy, nie ma tam nawet człowieka żadnego. Tam żaden samochód nie jedzie, tam się nic nie dzieje, tam nikt nic nie robi. Ale jest znak, że są prace drogowe, ograniczenie do 60, tudzież 80 i jedziesz 60-80 km na godzinę przez kurde 10 km czy coś takiego na autostradzie, gdzie nie ma żywej duszy poza tobą i twoim samochodem. Wiecie, no dla mnie abstrakt, bo tylko przekroczyliśmy granicę, ustawiłem na tempomacie 150 i zatrzymaliśmy się w Warszawie. Także no powiem wam, że średnio to mi się podobało. I to bardzo średnio. Pomijam fakt, że tam jest taki śmieszek, że jak u nas się na tych autostradach, czy przy drogach krajowych, gdziekolwiek, to zawsze przy tych drogach, wszędzie, a to po prostu wszędzie jest stacja na stacji, knajpa na knajpie, bar za barem, mop za mopem, no po prostu jest tego zatrzęsienie. Jak gdzieś nie masz stacji, to za 20 km masz następcę, jak potrzebujesz się załatwić, to nie czekasz długo, bo tam co 5 km masz kurde miejsce, ewentualnie nawet no tam na dojazdówce do Niemiec, to takich miejsc, gdzie są znaki, żeby wymiotować do maski samochodu, jest co chwilę. W każdym razie w Niemczech to było też o tyle dziwne, że żeby tam zajechać i zatankować, to trzeba było zjechać z autostrady do miasta. Żeby zatrzymać się na... Wyszliśmy z założenia, że dobra, zjemy sobie maka, bo wiadomo, mak jest najbezpieczniejszy, po drodze sobie staniemy na maku, już gdzieś tam opierdzielimy i będzie fajnie. Też trzeba było zjechać z trasy. W zasadzie na całej długości naszej trasy w kierunku do Niemiec było trochę gorzej, w drodze powrotnej już było trochę lepiej, bo tam na liczbie masz 4 zjazdy, gdzie można było sobie zjeżdżając z autostrady wjechać na stację i tam sobie zatankować, ewentualnie zjeżdżając z tej autostrady wjechać do maka, zjeść i z niego wyjechać, pojechać dalej. Do takich miejsc tam naliczyłem 4-5 na przestrzeni właśnie tych 500 powiedzmy kilometrów, jak nie więcej, czyli średnio co 100 km coś takiego miało miejsce. Ciekawostką jest to, że sporo tych miejsc było skupionych wokół jednego miasta, czyli na dobrą sprawę można powiedzieć, że na trasie mieliśmy 2 takie punkty, z którego mogliśmy sobie zjechać i mogliśmy sobie czy to zatankować, czy coś zjeść, natomiast pozostałe znajdowały się zaraz przy zjazdach, objazdach i tego, Dresden to było, czy coś takiego. Także jeżeli tam jedziecie, to musicie się liczyć z tym, że jeśli chcecie sobie coś zjeść albo chcecie sobie zatankować, to prawdopodobnie, najprawdopodobniej czeka was zjazd do jakiegoś tam miasteczka, czyli wjeżdżacie sobie Ausfahrtem, bo Niemcy to oczywiście kraina, w której każda droga prowadzi na Ausfahrt, jak to tam się nazywa. W każdym razie musicie sobie zjechać, zalogować się do jakiejś mieściny i dopiero tam sobie czy to zatankować, czy coś zjeść. U nas to wygląda inaczej, po prostu przy drodze, przy trasie jest drożej. Jak zjedziecie sobie gdzieś na jakąś mieścinę czy coś, to zatankujecie sobie taniej. O, i tyle. Tam w zasadzie różnic jakichś tam drastycznych nie było, ale powiem wam, że sam fakt niemożności zatankowania był dosyć taki, powiedziałbym, dziwny dla mnie, mając na uwadze, że macie wszędzie autostrady i ci ludzie tam powoli nie jeżdżą. Raczej nie sądzę, żeby mnie tam oszczędzali jakoś bardzo te mocno samochody i osiągali spalania życia. Chociaż z drugiej strony też to mnie zastanawiało, że tak na dobrą sprawę, my jadąc 150 km na godzinę,
na tych odcinkach, na których nie obowiązywały żadne limity prędkości, na dobrą sprawę nie byliśmy jakimiś tam wielkimi zawali drogami. Nawet powiedziałbym, że bardzo niewiele samochodów jechało po prostu szybciej. Tam jest właśnie oczywiście coś takiego, że nie masz limitów prędkości na niektórych odcinkach autostrady, ale jeżeli przekroczysz prędkość 130 km na godzinę i masz jakieś tam tfu-tfu nieszczęście, no to ubezpieczyciel sprawdza, przy jakiej to było prędkości. I tam, jeżeli jest powyżej 130 na godzinę, no to pojawiają się problemy. No więcej wam na ten temat też pewnie nie powieku, więc tam do niego was odsyłam. Znajdziecie bez problemu kilka odcinków na temat przepisów, na temat raju autostradowego w Niemczech i takich innych rzeczy. Z punktu widzenia właśnie Polaka, który tam mieszka zdecydowanie dłużej i ma z tym styczność na co dzień od x lat. Ja wam tutaj mówię, słyszałem tylko takie rzeczy. Ogólnie jak to dla mnie wyglądało. Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła w Niemczech, to totalne zaciemnienie. Tutaj mam na myśli coś takiego, że jak jechaliśmy, to teoretycznie ruszyliśmy z Niemiec gdzieś tam w 19. No w każdym razie wyjechaliśmy wcześniej, w Polsce wyjeżdżaliśmy w noc. Więc normalnym powinno być to, że jak jesteśmy w Niemczech, to powinno być jaśniej, a w Polsce w związku z tym, że tam już wbijamy po 12, to powinno być ciemniej, tak? A tu się okazuje, że mijamy granicę i nagle robi się noc jaśniejsza w Polsce niż w Niemczech, pomimo tego, że powinno być ciemniej. A wynikało to właśnie po prostu z tego, że tam panuje totalne zaciemnienie, tak jak wam mówię. U nas jest cała masa tego oświetlenia, duży śmietnik z miast idzie również i to się odbija na widoczność w nocy, no. Jak u nas skądś bije, jak latarnie są odpalone, jak co chwilę masz jakieś tam odblaski, migające światełka, no to robi się jaśniej. W Niemczech podobało mi się to, że tam naprawdę fajnie mają poznaczone te wszystkie barierki stojące, powlepiane odblaskami. Wszystko to ładnie widać. U nas na takich właśnie wiejskich drogach nie ma słupków, nie widać krawędzi drogi, nie wiadomo jak tam za bardzo jechać, gdzie wypadniesz, a gdzie nie. W Niemczech jest lepiej rozwiązane. W każdym razie tam, jak dojeżdżasz sobie na takiej wsi do skrzyżowania i patrzysz w lewo i patrzysz w prawo, to w oknie widzisz noc. Czarno widzisz, nic nie widzisz, tam nic nie ma, po prostu jest czarno. I takie moje pierwsze podejście do tego, jak mnie to uderzyło właśnie prosto w twarz, taka ciemność uderzyła mnie w twarz na skrzyżowaniu, to ja po prostu zbzikowałem, ja zgłupiałem, nie wiedziałem co się dzieje, nie? Bo przyzwyczajenie przez tyle lat, jak jeżdżę gdzieś samochodem, że w takim miejscu, do takiego miejsca jak dojeżdżam i patrzę w lewo i patrzę w prawo, to ja widzę. A tutaj dojeżdżam i ja nic nie widzę i tak się zastanawiam, mogę jechać, nie mogę jechać, w sumie to nie wiem czy mogę jechać, bo nie widzę czy nic tam nie ma, ale po chwili jest takie, no dobra, jak tam nikogo nie ma, nic tam nie widzę, to znaczy, że nikogo tam nie ma, bo nie pali światłami i wtedy sobie ruszyłem, ale taki właśnie pierwszy kontakt z tym, to była po prostu, no taki mindfuck dla mnie, że nie wiedziałem co się dzieje. Także to, że tam właśnie jazda w nocy, to faktycznie tam w nocy towarzyszy ci noc. Jest zdecydowanie ciemniej, zdecydowanie mniejsze, mniej oświetlenia, zdecydowanie mniej tego śmietnika. No to budzi takie właśnie dziwne wrażenie robi, jak się jedzie. O. Także powiem wam, że no oczekiwania były takie, że ruszamy sobie na wyjazd, u nas wpierdzielamy się w jakieś roboty drogowe, wpierdzielamy się w jakieś korki z szapy, że ruszamy, zatrzymujemy się, stajemy tu i tam, że wiadomo tylko, że tankujemy przed granicą, żeby było taniej, ale że najprawdopodobniej będziemy wyjeżdżać jakąś chorą ilość godzin. Natomiast wyjazdóweczka, wiecie, no trasa obecnie, Warszawa na Wrocław, na Niemcy, to jest po prostu coś pięknego, tam się nie przejeżdża przez żadne miasta, wszystko mija, nie ma żadnych postoi i na każdym kroku masz wszystko, czego potrzebujesz. Lecisz sobie spokojnie, możesz sobie ustawić prędkość, tam pod koniec tylko dojeździ do Niemiec. Mieliśmy takie uliczne sprzeczki z Niemcami, którzy wyjeżdżali z Polski, którzy jechali po niemiecku. My żeśmy jechali trochę bardziej po polsku. A później my mijaliśmy się znowu, tym razem to my jechaliśmy po niemiecku, a nie jechali po polsku. No to powiem wam, że takie właśnie śmieszki trochę, no ale tak to wyglądało. No nie jest to takie kolorowe, jak się wydawać mogło. To jest właśnie to też, co mówił Kuł w jednym z odcinków, że ten zachwyt nad kulturą panującą na niemieckich drogach i o tym, jak to tam sielanka jest i w ogóle,
No to jest tylko i wyłącznie wynika z tego, że ludzie tam wjeżdżają, przejadą sobie 100 km, wracają, tak, albo przelecą sobie całe Niemcy gdzieś tam i nie odczuwają tego, jak jest na co dzień, jak to wygląda. Powiem wam, że z mojej perspektywy Niemcy tym razem zaległy mi w pamięci jako miejsce, w którym nie da się jeździć. Po prostu tam na tych autostradach nie da się latać, przynajmniej to, co my żeśmy mijali. No roboty na robotach, tylko że nikt tam za bardzo nie pracował, a ograniczenia obowiązywały na długich odcinkach, co było dla mnie totalnie bez sensu. I powiem wam, że tak średnio bym powiedział, tak średnio. No. Wiem też, że sporo z was pracuje w Niemczech, mieszka w Niemczech, przejeżdża przez Niemcy często. Jestem ciekaw waszych opinii, jak wy to widzicie, więc zostawcie koniecznie znak w komentarzu. Ja was standardowo odsyłam do siebie na Facebooka, na Instagrama, tam będziecie zdecydowanie więcej aktywności i tam znaleźlibyście przynajmniej chociażby te bekę z tych niemieckich grup, bo tam też żeśmy sobie poużywali. Jeżeli podoba ci się w ogóle ten odcinek, chciałbyś zobaczyć więcej, zostaw subskrypcję, kliknij dzwoneczek, żeby nie przeoczyć tego, co wrzucam. A jeżeli od jakiegoś czasu oglądasz ten kanał, przypadł ci do gustu, chciałbyś być kimś, kto wie więcej, ma lepiej, generalnie dzięki komu ja ten kanał cały czas utrzymuję i prowadzę. Jeśli chcesz mieć też wpływ na to, jak ten kanał wygląda, to zapraszam cię do mnie na Patronite'a. Tam całkiem sporo w zamian za przysłowiową kawę miesięcznie. A w tym odcinku, moi drodzy, to by było na tyle, także standardowo widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Na razie.